taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy dzień. Zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich. Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski. Niebu, ziemi, niebu, ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. Drzewa ptakom, ptaki drzewom, tchnienie wiatru płatkom śniegu. Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku. Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku. Taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze. Niebu, ziemi, niebu, ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. A gdy wszyscy usną wreszcie, noc igliwia w klimacie świąt Bożego Narodzenia i blasku choinkowych świec bardzo serdecznie witamy szanowną dyrekcję, całe grono pedagogiczne, wszystkich pracowników szkoły i Was, drogie koleżanki i koledzy. Święta Bożego Narodzenia rozpoczyna Wigilia. Z nią zwykliśmy łączyć wspomnienia i obraz rodzinnego domu jako strażnika najpiękniejszych tradycji. Dzielenie się opłatkiem oraz śpiewanie kolęd to symbole wzajemnej jedności, miłości i pokoju. Wtedy nawet i ci nieobecni są wśród nas, w naszej pamięci wtopieni mocno w serca. Wigilia to również przyzywanie tajemnicy narodzenia Jezusa w stajence betlejemskiej. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą w Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W wigilijny wieczór wypatrujemy pierwszej gwiazdki. W oknach minią się choinki w powodzi różnokolorowego blasku. Zaświecona choinka, ułożone pod nią prezenty, ciche melodie kolęd wzbogacają nas przeżycia, do których zawsze będziemy chętnie wracać we wspomnieniach. To właśnie tego wieczoru, gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,
Przy stołach są miejsca dla obcych, bo nikt być samotny nie może. To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny śniegiem dmucha, w serca złamane i smutne po cichu wstępuje otucha. To właśnie tego wieczoru zło ze wstydu umiera, widząc, jak silna i piękna jest miłość, gdy pięści rozwiera. To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków, pod dachem tkliwej kolędy, Bóg rodzi się w człowieku. Łącząc się duchowo w przeżywaniu świąt Bożego Narodzenia, pragnę w imieniu całej społeczności szkolnej złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niechaj Jezus zawsze znajduje godne mieszkanie w naszych sercach, gdy zostanie przyjęty z wiarą i miłością. Niech wasze rodziny i domy obdarzy hojnie łaską i pokojem. Oby czas tych radosnych świąt oraz każdy dzień zbliżającego się nowego roku stał się czasem błogosławionym. Drodzy uczniowie, kochane dzieci, szanowni rodzice, w imieniu dyrekcji zespołu szkół w Wierzawicach, nauczycieli i wszystkich pracowników życzę wam bardzo wesołych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia. W tak ciężkim okresie, jaki teraz przeżywamy w związku z COVID-em, nie zapominajmy o bezpieczeństwie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego na święta Bożego Narodzenia w gronie rodziny.